Chciałbym, żebyśmy w tę niedzielę palmową zatrzymali się nad bardzo ważnym tekstem napisanym przez apostoła Pawła, w którym w bardzo emocjonalny i osobisty sposób dzieli się z nami na temat sensu tego, co dzisiaj wspominamy. To jest tekst, który apostoł Paweł napisał w liście, w pierwszym liście do kościoła w Koryncie. Ten list został napisany prawdopodobnie 20 lat po tych wydarzeniach, po tym jak Jezus umarł i zmartwychwstał. I to jest fragment z 15 rozdziału tego listu. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest wasza wiara. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara. Nadal ciążą na was grzechy. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Apostoł Paweł, pisząc do kościoła w Koryncie, obawiał się, że mogą stracić to, co jest fundamentem chrześcijaństwa. Paweł używa zwrotów, w których wielokrotnie pojawia się słowo daremnie. Zobaczmy. Pisze, chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Daremne jest nasze poselstwo. Daremna jest wasza wiara. Daremnie oznacza, że można coś robić bez wyniku, bez rezultatu, bezskutecznie, na próżno, niepotrzebnie. Więc jeśli to, co dzisiaj głosimy, jest bezskuteczne, niepotrzebne, jeśli robimy to na próżno, jeśli to nie przynosi żadnych wyników, to po co to robić? Często my mówimy, że to jest właśnie coś jak religia, która często zajmuje się rzeczami, które nie wiadomo po co, które nie niosą z sobą żadnych widocznych efektów. I tak czasami jest. Ludzie chodzą do różnych religijnych budynków, na jakieś obrzędy, nie zastanawiając się nawet, co i po co jest tam mówione. I nie mówię tutaj o jakimś konkretnym wyznaniu, ale dotyczy to każdego przypadku, gdy to, czego słuchamy, nie przynosi żadnego pożytku dla naszego życia. Apostoł Paweł mówi tu także, że można nadaremnie uwierzyć, że wiara może okazać się bezskuteczna, niepotrzebna, która nie przynosi żadnych wyników. Kiedy to może się stać? Kiedy życie człowieka może być pełne daremności? Apostoł Paweł napisał tutaj, że to może się stać wtedy, kiedy całą naszą nadzieję, czyli wszystkie nasze oczekiwania, umieszczamy tylko w tym życiu. Kiedy umieszczamy tylko w tym życiu.
Czyli tak naprawdę potrzebujemy zadać sobie pytanie, jaki jest prawdziwy wymiar życia człowieka? I to wszystko zależy od perspektywy, z jakiej spojrzymy na nasze życie. Większość z nas w końcu października i początku listopada odwiedza cmentarze, odwiedza groby swoich najbliższych. I wtedy, kiedy przychodzimy na cmentarz, widzimy przed sobą tablicę nagrobną. Widzimy imię i nazwisko i widzimy dwie daty. I pomiędzy nimi małą kreseczkę. I patrząc z tej perspektywy, to możemy powiedzieć, że wymiar życia człowieka to jest kreseczka pomiędzy dwoma datami. To, co mieści się pomiędzy tymi dwoma datami, to jest całe życie człowieka. Zobaczmy, że z tej perspektywy życie kogoś, tak jak my dzisiaj, myślę, że nikt z nas nie myśli o śmierci, kiedy my myślimy o życiu, myślimy o wielu rzeczach, o wielu wartościowych rzeczach, o wielu istotnych sprawach. A kiedyś nasze życie będzie sprowadzone do jednej kreseczki pomiędzy dwoma datami. Więc jeśli nasza perspektywa jest tylko teraz i tutaj, to apostoł Paweł mówi, że jesteśmy pożałowania godni. I często konsekwencją tego jest postawa, którą apostoł Paweł w dalszej części tego rozdziału scharakteryzował takimi słowami. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. I apostoł Paweł, pisząc do kościoła w Koryncie, mówi im o tym tak. Jezus Chrystus umarł za każdego z nas. On umarł za każdego z nas. Jego śmierć, Jego ofiara, ona zmienia sens naszego życia już teraz. Ona wręcz zmienia w ogóle całe życie człowieka. On otwiera możliwości tutaj już w tym życiu, które są niezwykłe. Śmierć Jezusa przynosi coś niezwykłego. Pismo Święte w wielu miejscach mówi o tym, że grzech człowieka oddzielił nas od Boga. Grzech człowieka przyniósł na ziemię śmierć, przyniósł na ziemię choroby, przyniósł na ziemię związania, zniewolenia, przyniósł na ziemię braki, przyniósł na ziemię przekleństwo, przyniósł na ziemię ubóstwo. I to prawda, śmierć Jezusa, który wziął na siebie karę za nasz grzech, karę, którą miał zapłacić każdy z nas, ono sprawia, że nasze grzechy są przebaczone. I ono sprawia, że wszelka konsekwencja grzechu może być już tutaj na ziemi przezwyciężona. Już tu na ziemi, kiedy jesteś chory, możesz modlić się o uzdrowienie w imieniu Jezusa i doświadczyć uzdrowienia. Jeśli jest cokolwiek, co cię związuje, co cię zniewala, już tutaj na ziemi możesz w imieniu Jezusa doświadczyć uwolnienia. Możesz doświadczyć w nim zaspokojenia braków. Możesz doświadczyć w nim błogosławieństwa. Już dzisiaj możesz tego doświadczyć i wiele osób tutaj na tym miejscu mogłoby tutaj stanąć i opowiedzieć realne historie ze swojego życia. Życia ich własnego i życia ich bliskich, którzy doświadczyli prawdziwości tego wszystkiego. Więc doświadczenie śmierci Chrystusa, ono przynosi coś realnego tutaj, w tym życiu. Ale apostoł Paweł nie skupia się tutaj na tym. On mówi, że jest coś ważniejszego. Że jest istotne, z jakiej perspektywy spojrzysz na swoje życie. Dlatego, że od tego zależy, jaki wymiar będzie miało twoje życie. Czy ta kreseczka między dwoma datami to będzie wszystko, czy też będziesz w stanie wykroczyć poza to. Dlatego Paweł mówi im,
o realności zmartwychwstania. Popatrzcie, na czym on się skupia. On mówi, Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Najpierw po zmartwychwstaniu Chrystus spotkał się z Piotrem, z Kefasem. Później spotkał się z dwunastoma. Później nagle Jezus pojawił się na spotkaniu, gdzie było 500 mężczyzn. I Paweł mówi, 20 lat po tym wielu z nich jeszcze żyje i o tym świadczą. Wiecie, kiedyś słyszałem, że były różne koncepcje, tak, że relacje po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, że to były halucynacje. Trudno mi wyobrazić sobie zbiorową halucynację 500 mężczyzn. Jedna, dwie osoby jeszcze zrozumiem, ale 500 osób naraz to raczej byłoby trudne. Potem Paweł mówi, Jakub spotkał się z żywym Jezusem. I na końcu ja świadczę o tym. Spotkałem się z żywym Jezusem. Spotkałem się z Nim twarzą w twarz. On mówi, to nie jest idea, to nie jest teoria, ale to jest coś rzeczywistego. To jest coś rzeczywistego. On mówi, wymienia świadków, którzy mogą to poświadczyć. Mogą to poświadczyć. Wielu ludzi. Dlatego, że potrzebujemy zobaczyć pełny wymiar tego, co dokonało się przez dzieło Jezusa. To nie jest tylko śmierć, ale także zmartwychwstanie. To, co sprawia, że nasz horyzont się powiększa, że wymiar naszego życia jest zupełnie inny. Bo zmartwychwstanie to jest to, co sprawia, że odnajduje siłę, żeby mierzyć się z ograniczeniami tego świata. Dzisiaj trudno jest o tym mówić. Dlatego, że świat odrzucił prawdę o zmartwychwstaniu. Dzisiaj cała nasza kultura, rzeczywistość skupiona jest na tu i teraz. Na fizycznym wymiarze życia. I dlatego wszystko, co dzisiaj widzimy, to jest to próba zaklinania rzeczywistości. I widzimy kult życia doczesnego, kult, który próbuje oszukać śmierć. Dzisiaj, i to nie jest tylko porównanie, dlatego że jestem religioznawcą i uczestniczyłem kiedyś w konferencji naukowej, kiedy ktoś prezentował wyniki poważnej pracy naukowej, gdzie badał współczesne ruchy fitness z perspektywy nowych ruchów religijnych. I okazuje się, że wiele ruchów fitness funkcjonuje w wymiarach ruchów religijnych. I dzisiaj pojawia się nowa duchowość, nowa religia ludzkiego ciała. Świątynią stają się kluby fitness. Księgami religijnymi stają się poradniki na temat zdrowego życia i różnych, coraz bardziej szalonych diet. Ja oczywiście nie mam nic do zdrowego stylu życia, nie mam nic do diet, ani do zdrowego odżywiania. Ale wiecie, kiedy troska o ciało zajmuje całą naszą uwagę i redukuje, albo wręcz zastępuje naszą duchowość, wtedy pojawia się pytanie o wymiar mojego życia. Pojawia się pytanie o sposób postrzegania rzeczywistości, w jakiej żyję. Posłuchajmy jeszcze raz tych słów, które apostoł Paweł napisał w tym liście. Napisał do wierzących w Koryncie. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ona pokazuje nam właściwą perspektywę. Ona pokazuje nam, że jest coś więcej niż tylko życie biologiczne. Że jest coś więcej niż tylko ta kreseczka między dwoma datami. Tak, jest ta pierwsza kreseczka, kiedy pojawiliśmy się na ziemi.
ta pierwsza data. Ale ta druga data nie jest końcem wszystkiego. Ona nie jest końcem wszystkiego. I my potrzebujemy patrzeć na życie, na rzeczywistość z o wiele szerszej perspektywy. Nasz Bóg, On często, kiedy mówi o sobie, kiedy czytamy to w Piśmie Świętym, On mówi, jestem Bogiem wielu pokoleń. Ja widzę Ciebie z pewnej perspektywy. Widzę Ciebie z perspektywy tych, którzy byli przed Tobą i widzę Ciebie z perspektywy tych, którzy będą po Tobie. Twoje życie ma niezwykłe znaczenie i ma niezwykły wpływ na innych. I ma niezwykły wpływ na innych. I z tej perspektywy potrzebujemy na to spojrzeć. I apostoł Paweł mówi, moi drodzy, chcę wam przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem. Dobrą nowinę, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. On umarł za ciebie i za mnie. On nie umarł dla jakiejś idei. Kiedy On umierał, to nie był rewolucjonista, który mówił, że ja umieram za coś wielkiego. On umarł za ciebie. Konkretnie za ciebie. Słowo Boże mówi, że Bóg miał nas w swoim sercu, w swoim umyśle. Nawet jeszcze zanim zostaliśmy poczęci. On widział każdego z nas. I to jest treść dobrej nowiny. To jest dobra wiadomość, którą On ma nam do przekazania. On umarł z powodu naszych grzechów, z powodu naszych win. Zajął nasze miejsce. Został pogrzebany, trzeciego dnia zmartwychwstał. Zmartwychwstał, inne miejsce w Piśmie Świętym mówi, żeby być pierwszym, który dokonał zwycięstwa nad śmiercią, który przeszedł ze śmierci do życia, do wiecznego życia. I to jest dobra nowina, dobra wiadomość. I apostoł Paweł pisze do Koryntian i mówi im, słuchajcie, to jest dobra nowina, że jeśli ją przyjmiecie, jeśli na niej staniecie, oprzecie się o nią, dzięki niej dostąpicie zbawienia. Zbawienia, czyli ratunku. To jest dobra nowina. Bóg ciebie kocha. Umarł za ciebie. Został pogrzebany, zmartwychwstał. Jeśli chcesz doświadczyć zbawienia, potrzebujesz to przyjąć i stać na tym, trzymać się tego. To jest wszystko. To jest wszystko. Oczywiście dzisiaj ludzie mogą powiedzieć, no tak, ja jestem katolikiem, ja jestem protestantem, ja jestem prawosławnym, ja jestem taki, owaki. To nie jest istotne. To są rzeczy wtórne. To są ważne rzeczy, ale to są rzeczy wtórne. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że Bóg ma dla ciebie dobrą wiadomość. Ma dla ciebie dobrą nowinę. Ma coś, co chce ci zaoferować. I co z tym zrobimy? Co z tym zrobimy? Bóg mówi, przyjmij to. Przyjmij to, a będziesz zbawiony. Wiem, że to może dziwnie brzmi, bo może byliśmy uczeni, że żeby być zbawionym, to trzeba stać się świętym, trzeba stać się doskonałym, trzeba wiele rzeczy zrobić i może. Brzmi to trochę nie za bardzo zachęcająco. Ale na szczęście Bóg ma zupełnie inne rozwiązanie. Bóg wie, jacy jesteśmy. Czytałem dzisiaj na początek naszego nabożeństwa Psalm 103, gdzie jest napisane, że życie ludzkie jest jak trawa. Dzisiaj jest, a jutro wiatr powieje i go nie ma. Nasze możliwości wcale nie są tak duże, jak sobie czasami wyobrażamy. I właśnie dlatego, ponieważ Bóg wie, że my nie jesteśmy w stanie, On zrobił to wszystko. On zajął nasze miejsce na krzyżu. Miejsce, które było przygotowane dla nas. I ponieważ On zapłacił cenę, może zaoferować nam to za darmo, ze swojej łaski. Wszystko, czego oczekuje, to, żebyśmy to przyjęli. I moi drodzy, jeśli dzisiaj myślisz o tym i chciałbyś przyjąć
Bożą dobrą nowinę, chciałbyś przyjąć Jego zbawienie, Jego rozwiązanie, to chciałbym zaproponować Ci modlitwę, krótką modlitwę, dlatego że wszystko zależy od naszej decyzji. Decyzji, jaką podejmiemy. Jeśli moglibyśmy na chwilkę zamknąć oczy, spuścić swoje głowy, żeby skupić się teraz na tym, w jakim miejscu jesteśmy. Jeśli jesteś w takim miejscu i chciałbyś przyjąć Boże przebaczenie, chciałbyś przyjąć Boże zbawienie do swojego życia. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, że jeśli przyjmiemy Jezusa, wyznamy, uwierzymy w swoim sercu, że On umarł za nas i został wskrzeszony z martwych, i wyznamy Go swoim Panem i Zbawicielem, doświadczymy zbawienia. Dlatego chciałbym poprowadzić Cię w modlitwie. Ja będę powoli wypowiadał tę modlitwę i jeśli tego pragniesz, możesz powtarzać za mną, czy w swoim sercu, czy też półgłosem, to już zależy od Ciebie, jak chcesz to zrobić. Ale zachęcam Cię, pomóż się modlitwą, która, jak wierzę, będzie wyrażać pragnienie Twojego serca. Panie Jezu, wyznaję, że jestem grzesznikiem. Wierzę, że umarłeś za mnie i zapłaciłeś cenę za moje grzechy. Przepraszam Cię za moje złe czyny i przyjmuję dzisiaj Twoje przebaczenie. Zapraszam Cię do mojego serca. Wyznaję Ciebie jako mojego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że czynisz mnie dzieckiem Bożym. Proszę Cię, abyś opiekował się mną. Prowadził mnie. I kierował każdą sferą mojego życia. Proszę Cię także obiecanego mi Ducha Świętego. Proszę o to w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Jeśli pomodliłeś się tą modlitwą, jeśli to wyrażało Twoje serce, choć może nic nie czujesz w tym momencie, bo to nie jest kwestia uczucia czy emocji, Twoja decyzja jest czymś znaczącym przed Bogiem. Zrobiłeś pierwszy krok, przyjąłeś. Teraz potrzebujesz w tym trwać. Potrzebujesz w tym trwać. Sam Bóg staje się częścią Twojego życia, dlatego że zaprosiłeś Go o to, żeby stał się częścią Twojego życia. Chciałbym Cię zachęcić do tego, jeśli przyszedłeś tutaj z kimś, jeżeli ktoś Cię zaprosił, żeby później porozmawiać o tym, co się tutaj stało, o decyzji, jaką podjąłeś, dlatego że jest to bardzo ważna decyzja dla każdego z nas i zachęcam każdego do czytania Bożego Słowa, dlatego że to są słowa, które Bóg kieruje do każdego z nas. W momencie, kiedy Bóg staje się częścią życia człowieka, nasza perspektywa się zupełnie zmienia. I to jest tak, jak moment, kiedy uczniowie przyszli do grobu w niedzielny, wielkanocny poranek i szukali ciała Jezusa, usłyszeli tam niezwykłe słowa. Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, zmartwychwstał. To jest niezwykłe. Kiedy idziesz do kogoś na grób, to te słowa brzmią bardzo dziwnie. Spodziewasz się martwego ciała, a słyszysz o żywym, który nie jest umarły. Jezus w Twoim życiu niesie z sobą Boże życie i jesteś już żywy. I nie jesteś umarły. I nie umrzesz na wieki. Ale doświadczysz Jego zmartwychwstania. Dlatego, że On zmartwychwstał, więc i Ty zmartwychwstaniesz.